żeby wprowadzić Państwa w atmosferę tego Roku Kobiet i nim porozmawiamy o samym Roku Kobiet, pozwolę sobie zapytać Wiolę, chociaż znam odpowiedź na to pytanie, ale może się coś urodziło w jej głowie nowego. Wiola, dlaczego w zasadzie ogłosiliśmy ten Rok Kobiet? Że w turystyce po prostu mniej kobiet pracuje na wysokich stanowiskach, albo w ogóle mniej osób pracuje. Jak to jest z tą turystyką i kobietami? W turystyce pracuje 70% kobiet, natomiast rządzą faceci. Niestety, znaczy potwierdziło się to... Może to same kobiety nie chcą powalczyć? Może im jest dobrze być tą taką, w cudzysłowie, rządzącą z drugiego rzędu, czy tak jak Agnieszka mówi, za plecami, bo one mają świadomość, że i tak rządzą tym prezesem, bo on tam sobie jest do odznaczeń, do występowania, a ja tu robię całą robotę i ja tak naprawdę rządzę i ja tak naprawdę decyduję o płacach, o stanowiskach, a on jest takim fasadowym. Może to tak jest, może to jest wasza mądrość kobieca i taka przebiegłość, że nie chcecie być prezeskami, a wolicie być tym rządzącymi naprawdę. Dzień dobry jeszcze raz Państwu, nazywam się Adam Gąsior. Na początku pozwolą Państwo, że do Wioli będę się zwracał po imieniu, bo znamy się już kilka lat i nie ukrywam, że takie dłuższe zdania z przedrostkiem, proszę Pani, by mnie męczyły, a pewnie i ją by znieśmieliły. Rok Kobiet został w turystyce polskiej został ogłoszony ponad rok temu na Forum Promocji Turystycznej, które było organizowane w Hydropolis we Wrocławiu. Żeby wprowadzić Państwa w atmosferę tego Roku Kobiet i im porozmawiamy o samym Roku Kobiet, pozwolę sobie zapytać Wiolę, chociaż znam odpowiedź na to pytanie, ale może się coś urodziło w jej głowie nowego. Wiola, dlaczego w zasadzie ogłosiliśmy ten Rok Kobiet? Dzień dobry Państwu. To bardzo trudne pytanie, na które doskonale znasz odpowiedź. Mamy w turystyce taką zasadę, że wszystko rodzi się z relacji. Na targach turystycznych we Wrocławiu w 2020 roku, to było świeżo przed COVID-em, oczywiście na after, żeby nie było, uknuliśmy sobie taką historię. Adama, portal branżowy, czyli Wasza Turystyka, co roku ogłasza 100 najbardziej wpływowych osób w turystyce. Jak się Państwo domyślacie, pierwsza osoba, to była pierwsza kobieta właściwie, to była na tam 32 miejscu bodajże. No i stwierdziliśmy, że naprawdę coś trzeba z tym zrobić. Turystyka jest kobietą, tych kobiet jest naprawdę bardzo dużo, natomiast w ogóle ich nie widać, one się w ogóle nie przebijają. No więc uknuliśmy, że okej, zrobimy Rok Kobiet w turystyce. To pierwszy impuls, ale... Co jest takiego złego w tym, że na 100 osób w polskiej turystyce jest 20 kilka tylko kobiet? Może to tak jest, że w turystyce po prostu mniej kobiet pracuje na wysokich stanowiskach, albo w ogóle mniej osób pracuje? Jak to jest z tą turystyką i kobietami? Z perspektywy roku kobiet w turystyce, mogę spokojnie powiedzieć, że turystyka jest rzeczywiście kobietą, ponieważ ustaliliśmy, ogłaszając Rok Kobiet w turystyce, że on będzie się opierał na takich trzech filarach. Pierwszym to były badania, rola kobiet w polskiej turystyce, żeby to nie było tak, że sobie opowiadamy, bo nam się tak wydaje, bo twój ranking i tak dalej, więc przeprowadziliśmy badania. Druga rzecz to były działania, które były skierowane dla kobiet, czyli bardzo duża Akademia Liderek Turystyki. A trzecia rzecz, do której będziemy siadać dopiero jak już będziemy mieć wyniki wszystkich badań i działań, to jest... żebym dobrze powiedziała, turystyczna karta różnorodności, której w firmach turystycznych w Polsce nie ma. Jakieś około 13-14% z badań wynika, ma wdrożoną taką kartę różnorodności, która uwzględnia absolutnie wszystkie perspektywy, a nie tylko jedną. Nim zadam Wioli następne pytanie, to nie wiem jaka jest dynamika tutaj dzisiejszych spotkań, ale jeśli ktoś z Państwa chce zadać pytanie Wioli przede wszystkim, nie daj Boże mi, to proszę podnosić rączkę, ja wywołam. Jeżeli Państwo czegoś nie rozumieją w tej dyskusji na razie o Roku Kobiet, albo się nie zgadzają z tym, albo chcą powiedzieć, że u mnie kobiety rządzą i o czym wy rozmawiacie, to proszę śmiało, jeszcze Państwa wywołam parę razy. Wiola, wspomniałaś o badaniach. Czy te badania, na razie rozumiem w szczątkowy sposób, ale potwierdziły to, co mówimy, że więcej kobiet pracuje w turystyce, ale mniej rządzi, tak w uproszczeniu?
W turystyce, to jest tych pilotażowych badań, które przeprowadziliśmy z firmą badawczą Openfield, w turystyce pracuje 70% kobiet, natomiast rządzą faceci. Niestety, znaczy potwierdziło się to... Faceci. Potwierdziło się to, co tak naprawdę widać w każdej innej branży, czyli kobiety potrzebują około 105 lat jeszcze, żeby dojść do równości. Mamy bardzo dużo do zrobienia, ale ja obiecałam sobie, że nie będę tutaj jęczeć i marudzić i mówić, jak jest źle. Chcemy opowiedzieć o tym, co zrobiliśmy i jak jest, co my możemy zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Jednym z elementów tego roku kobiet, ja przyznam, że oczywiście jako redakcja się włączyliśmy. Jesteście współorganizatorem, co to znaczy współorganizację tego roku kobiet, choć przypisuję to też atmosferze tego afterparty, podczas którego to podjęliśmy tę decyzję. Natomiast na początku, i to żadna tajemnica, nie za bardzo z Wiolą wierzyliśmy, że to się uda, ponieważ o jednej rzeczy Wiola przez delikatność swoją kobiecą nie wspomniała, że kiedy ogłosiliśmy to na forum promocji, to jak łatwo się domyśleć, reakcje publiczności, takie jak tutaj państwo zebrani, były różne. Nadal od entuzjastycznych, różne. Że tak, wreszcie ktoś o tym powiedział, my biedne kobiety nie możemy się przebić nigdzie, szklany sufit, a mój szef klepie mnie i nie daje mi awansować. Po teksty typu, a co jest, wszystkie możecie pracować tak jak my, przestańcie przesadzać. Powiedz coś o tym właśnie. To jest nudny temat, tym się nikt nie zajmuje. Naprawdę, przecież są kobiety, pracują, po co chcieć więcej? To jest nudne i w kółko było to samo. Szeptanie za plecami, etykietka pierwszej wojującej feministki, tak, to ja. Tak naprawdę myślę sobie teraz z perspektywy czasu, że to, że w ogóle podjęliśmy się tego zadania, to było gigantycznie odważne przedsięwzięcie i myślę, że nadal jest. Natomiast to, co się fantastycznego wydarzyło w trakcie, to, że bardzo dużo organizacji, instytucji, samych ludzi, osobowości przyłączyło się do tego projektu. Czasami z dużą dozą nieśmiałości, trzy kroki z tyłu, hej, chciałbym pomóc, ale nie wiem jak jeszcze do końca, może znajdziecie dla mnie jakąś rolę. W sumie jakieś takie wspierająco gdzieś tam uczestniczące działania spowodowały, że Akademia Liderek Turystyki, czyli projekt, który zakładał edukację równościową dla kobiet, wsparcie w nauczaniu właściwie zarządzania, w marketingu turystycznym, mieliśmy zaplanowane dwa miejsca, w których będziemy je organizować. Pierwszy to był oczywiście Wrocław, tam gdzie, skąd się wywodzimy, w sensie Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis. Natomiast kolejny ku wielkiej uprzejmości Izzy Stelmańskiej miał być zaplanowany w Płocku. Czyli mieliśmy właściwie dwa miejsca. Po Płocku była Ania Jaroszuk, która była uczestniczką warsztatów, powiedziała, hej, ja chcę takie warsztaty w Olsztynie, zorganizujemy. Okej, zorganizowaliśmy w Olsztynie. Potem obudził się Poznań, hej, Janek Mazurczak, my też takie chcemy u siebie, pomożecie, zrobiliśmy w Poznaniu. Potem obudziła się Basia Czerwińska, która powiedziała, hej, a jeszcze nie było w Gdańsku, czy my możemy zrobić takie warsztaty w Gdańsku? Oczywiście, zorganizowaliśmy w Gdańsku, poczekaj, bo jeszcze jest Ania Jędrocha w Krakowie, potem jest jeszcze Ania Żabska w Książu, no i na koniec jeszcze Katowice nam zostały, które musieliśmy przenieść na przyszły rok. Bo mówisz bardzo mądrze, a ja cię słucham od roku, więc wiem, o czym mówisz, ale powiedz, co to jest taka Akademia Liderek tak przystępnie, bo siedzą dziewczyny tutaj na sali, wszystkie one młode, zrozumiały. Mądre i być może chciałyby wziąć udział w takiej akademii, czy to jest coś strasznego? No... To zależy, jak patrzysz na rozwój. To są bardzo dobre warsztaty. Pamiętasz, jak w podcaście na początku, jak ruszaliśmy z Rokiem Kobiet w Turystyce, pytałeś mnie, co będzie dla nas sukcesem tego projektu? To zostawiłem sobie to pytanie na koniec. Przykro mi bardzo, ja o nim powiem teraz. Akademia, warsztaty właściwie Akademii Liderek Turystyki zmieniają życie kobiet. I myślę sobie, że to jest tak, że ja już powiedziałam, że jeżeli jedna kobieta zmieni swoją decyzję, odczepi się od lepkiej podłogi albo przebije szklany sufit i zacznie awansować, zacznie działać wyłącznie dla siebie i w końcu skupi się na swoich potrzebach, to już będzie gigantyczny sukces. Drogie panie, ja wtrącę tutaj jedno zdanie. Drogie panie, jeśli nie chcecie zabierać głosu teraz i pytać Wioli, to nie ma potrzeby pytać, zostanie drogi. Po debacie i będzie wam mówił, jak przebijać ten sufit albo gdzie się zapisać do najbliższej akademii. A może ktoś ma teraz pytanie, albo z panów? Pytanie? Jeszcze nie, ale już myślicie nad pytaniami, prawda? O, tu pan, to w drugim rzędzie pan myśli nad pytaniem i
Pan jest zwolennikiem tego roku kobiet czy przeciwnikiem? Tak. Zwolennikiem. Zaraz pan... O, ja panu dam mikrofon, bo to jest ciekawe, że pan chce coś dodać. Tak, ja chciałem dodać, Roman Cukowski z tej strony. Chciałem dodać, że wiele moich znajomych, ja wywodzę się z hotelarstwa, no, osiągnęło sukces. Aneta Jeton-Szotek we Wrocławiu, zresztą też z Wrocławia, jest dyrektorką pierwszego hotelu AC by Marriott w Polsce. Ania Mrozik jest dyrektorką, która pracowała na recepcji, jest dyrektorką innego obiektu hotelowego. Także tych osób jest wiele i moją, znaczy ja się wychowywałem, mnie wychowała i nauczyła hotelarstwa pani Monika Krzyszowiec, która była specjalistą, jeżeli chodzi o zarządzanie hotelem poprzez analizę danych. Także kobiety tak, jak najbardziej. Czyli chodzi o równość i o różnorodność. Ale ja podejmę to, co pan powiedział, bo to było w zalążku tego naszego Roku Kobiet, że tak, hotelarstwo jest jedną z niewielu sektorów turystyki szeroko rozumianej, w której kobiety rzeczywiście rządzą. Natomiast wśród 40 największych tur operatorów w Polsce trzy kobiety rządzą tymi biurami. Wśród 16 regionalnych organizacji turystycznych prezeskami są trzy kobiety. Na ogół są dyrektorkami, czyli brzydko albo niebrzydko mówiąc, są od czarnej roboty, od prezesowania są faceci. W liniach lotniczych nie ma żadnej kobiety prezeski, dyrektorki wykonawczej. Jeszcze. W lotniskach polskich regionalnych i tych większych nie ma żadnej kobiety w zarządzie. Jeszcze. Także to w hotelarstwie, co pan powiedział, to prawda. Natomiast od razu powiem tak, że w organizacjach samorządowych w Polsce, samorządu szeroko rozumianego turystycznego, oprócz polskich hoteli niezależnych, gdzie La Lendo jest prezeską, wszędzie są mężczyźni. Jeszcze. Jeszcze. Natomiast to nie jest tak, ja tutaj jestem mężczyzną. Jeszcze. Jeszcze ale się zaangażowałem w ten projekt z kilku powodów. Po pierwsze, lubię takie to Anglicy to lubią, których nie lubię z kolei Anglików, ale Anglicy powiadają, że dżentelmen się łapie za przegrane sprawy. To na początku wyglądało rzeczywiście jako przegrana sprawa, ponieważ po pierwsze, w turystyce nie jest łatwo kobietom się przebić. Z różnych powodów. Nie z powodu wykształcenia, nie z powodu... Przypominam, że 65% tak, kobiet w Polsce kończy studia. Mniejszej pracowitości, wręcz przeciwnie. Natomiast jest tak, tu pewnie Wiola by mogła godzinę mówić o tych uwarunkowaniach ogólnych, nie tylko w turystyce. Ale większość biur podróży w Polsce powstawała tych dobrych jakichś 30-25 lat temu. To były inne czasy zupełnie mentalnie, obyczajowo, więc co faceci mieli czasami pieniądze, żeby zająć się poważnym, w cudzysłowie, albo mieć w cudzysłowie biznesem, a kobieto, ty utrzymuj mój dom. Oczywiście mówię w uproszczeniu, ale tak było, bo patrząc na moją twarz i mój PESEL, ja pamiętam te czasy. W innych biznesach jest podobnie, ale my skupiliśmy się na turystyce, bo jesteśmy od turystyki. Ale powiedz jeszcze coś o tych szkoleniach. Co te kobiety wynoszą? Bo mówisz, że wynoszą bardzo dużo. Długopisy. Co wynoszą? Długopisy. Ja wiem, bo podajemy imię. Przypominam, że teraz jakaś kobieta powinna zadać jakieś ważkie pytanie. A dlaczego? Nie musi. Nie chcę, to nie musi. Zaczęliśmy od tego, ja tutaj chcę obalić mnie tu, ponieważ sporo ludzi mnie pyta o to, mówi, wiesz, ja mam dużo cech męskich, albo jak ja mam cechy kobiece, to ja się tego wstydzę. Podczas pierwszego bloku, który jest zaplanowany w warsztatach, jest edukacja równościowa i tam dziewczyny robią sobie taki test na obecność cech męskich i żeńskich i okazuje się, że wszystkie te mity, które one tam miały, są absolutnie obalone, ponieważ wychodzi absolutny miszmasz. To nie ma znaczenia tak naprawdę, co nam się wydaje. Istotne jest to, jak podchodzimy, jak działamy. Nie ma przypisanych cech, które są jakoś tam konkretnie ustalone, że te są tylko dla kobiet, te są tylko dla mężczyzn. Chodzi o różnorodność i mieszania się. Każdy z nas jest inny. I myślę, że uwzględnienie tych perspektyw chociażby w
zarządach tour operatorów jest istotnym elementem, tak? Bo ponieważ oni projektują dla nas wycieczki, tak? Dla kobiet z perspektywy męskiej. Projektują wycieczki dla osób z niepełnosprawnościami z perspektywy osoby pełnosprawnej. I tak możemy długo jeszcze opowiadać. I pamiętam, niestety nie powiem z kim, ale miałam bardzo długą dyskusję z jednym z wiceprezesów zarządu dużego tour operatora, który ma, oni nie mają w zarządzie chyba kobiet, natomiast powiedział, że to w ogóle nie ma znaczenia, że tym się jego żona zajmuje, takimi tam opowiadaniem, natomiast on tutaj robi poważny biznes. No poważny biznes mówi o tym, że jeżeli nie będziemy uwzględniać wszystkich potrzeb naszych odbiorców i odbiorczyń, no to ten poważny biznes może się szybko skończyć. Więc myślę, że to jest klucz i my potrzebujemy otwartych głów i tego, żeby dać sobie szansę na to, żeby uwzględnić wszystkich, nie tylko facetów. Ale poczekaj, bo ja bym chciała jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo Adam jakby w branży jest uważany za takiego, naprawdę, znaczy jest moim mentorem, ja się przyznaję do tego, mam kilku, on jest jednym z nich. I dużą odwagą... Mam nadzieję, że ktoś to nagrywa. Proszę, w końcu mogę to głośno powiedzieć. Dużą odwagą się wykazał, angażując się w projekt, który jest projektem bardzo niewygodnym. Niestety to jest tak, że jakby jak ktoś zaczyna mówić o kobietach, to natychmiast to jest marginalizowane, ponieważ my robimy swoją robotę i najlepiej, gdybyśmy w ogóle o tym nie wspominali. Więc tutaj, Adam, mogę ci oficjalnie powiedzieć, bardzo ci dziękuję, że chciało ci się zaangażować w ten projekt, mimo tego, że ustaliliśmy, że to było na afterze. Dobrze, powiedziałaś o pierwszym elemencie tej Akademii Liderek, czyli o tym, o tej ankiecie, o cechach męsko-damskich. Co jeszcze na tych akademiach jest? To, co sobie ustaliliśmy, że to są warsztaty dla kobiet, które jeżeli są jakimiś właścicielkami, ewentualnie osobami zarządzającymi, to super. Natomiast my celujemy, czyli naszą grupą docelową są panie, które pracują na takich średnich stanowiskach, czyli specjalistki. Na razie. Na razie. I drugi blok, który poświęciliśmy, to jest blok dotyczący zarządzania. Czyli mamy ekspertkę, która mówi o tym, w jaki sposób skutecznie zarządzać i sobą, i organizacją, żeby móc rzeczywiście osiągać cele biznesowe. To jest kolejna rzecz. Następna rzecz to jest marketing turystyczny, czyli kreowanie produktu turystycznego. Tutaj na sali siedzi fantastyczna ekspertka, doktorka. To na początku nie zostało powiedziane. Agnieszka Puszczewicz, wszyscy panowie mieli oczywiście tytuły z wyjątkiem Agnieszki. Pani doktorka Agnieszka Puszczewicz uczy nasze uczestniczki kreowania produktu turystycznego. Pokazuje, co można zrobić. Jeszcze dodaj, że Agnieszka Puszczewicz mówi to na przykładach chorwackich, więc bardzo turystycznego kraju. Absolutnie turystycznego kraju, przy okazji sprzedając wizję fantastycznych wakacji chorwackich, więc tutaj przy tym projekcie rzeczywiście jakby dużo rzeczy można ugrać, nie tylko opowiadając o swoim kraju wybranym, tak jak w przypadku Agnieszki Chorwacja, a na koniec Rodzynek, czyli Adam, opowiada o tym, co potrafi najlepiej, czyli o sieciowaniu, bo tak właściwie to gdyby nie obecność Adama, to pewnie 3/4 osób, które tu siedzą na sali, które znam, pewnie bym ich nie znała, ponieważ jest naprawdę świetną osobą łączącą i budującą relacje. I bardzo bym chciała, żeby dziewczyny się tego nauczyły. Adam się oczywiście wycofuje, opowiada różne historie pod tytułem, że ja się nie nadaję, ja nie umiem, ale naprawdę... Skończmy te laurki. Wiola, jeszcze nie skończyłam. Ja tu prowadzę, mimo tego, że jest Rok Kobiet, ja prowadzę tę dyskusję i chciałbym się dowiedzieć, rozmawiasz z tymi dziewczynami, kobietami na przerwach podczas lunchów, podczas tej akademii, co one mówią? Że bardzo potrzebowały tego projektu. Dlaczego? Dlatego, że zmienił ten projekt ich życie, zmienił sposób myślenia. To oczywiście jest praca na postawach, to się nie wydarzy od razu, natomiast dostały podstawę i basic do tego, żeby myśleć o sobie i swoich działaniach wokół inaczej. Inaczej to znaczy na nowo. No właściwie takie trzy rzeczy, no zabrzmi to źle, ale emancypacyjne, tak? Zaczynają myśleć krytycznie, ponieważ wiedzą, co się dzieje. Zaczynają myśleć innowacyjnie, ponieważ znajdują nowe sposoby działania. I na końcu odważają się, czyli działają mimo strachu, co jest trudne, ale jednak się odważają
i zaczynają zmieniać swoje życie. I to jest to, o co nam chodziło. Chodzi o to, żeby ta turystyka była w takim nowym otwarciu, a nie tylko żebyśmy się tylko zajmowali takimi bardzo merytorycznymi zadaniami. Jednym z zarzutów, jakie słyszymy oboje, to jest to, że chcemy wywołać tylko bunt, tylko ferment i że chcemy na siłę awansować kobiety. Czy to tak jest naprawdę, że według ciebie w każdej instytucji, w każdej firmie ta kobieta musi iść na szczyt? Czy już sukcesem będzie ta zmiana myślenia, zmiana jej samopoczucia i większy wpływ, większy udział w sukcesie firmy, niekoniecznie na najwyższym stanowisku? Tak, marzeniem jest to, żeby kobiety to nie stanowiły 6% managementu, czyli tego top managementu, ale żeby stanowiły połowę. Natomiast to, że one mają chęć się zmieniać, mają chęć działać na innych płaszczyznach, nie chcąc, jak widzą, że nie są w stanie przebić szklanego sufitu, to zmieniają perspektywę i szukają nowych rozwiązań, to już jest ten sukces. I tak naprawdę to, co wiem po roku, kobiety potrzebują promocji, wsparcia i zauważenia. I ja bardzo dziękuję Tomkowi, który mnie tutaj zaprosił, bo myślę sobie, że to też jest odwaga, żeby w takim miejscu rozmawiać o roku kobiet, tak? To jest absolutnie niestandardowe, ale bardzo dziękuję. Ile dajemy publiczności? Proszę Państwa, czy ktoś ma jakieś pytanie, swoją uwagę? Źle się czuję jako kobieta w pracy, jest szykanowana, może któreś... To nie jest miejsce, żebyśmy o tym rozmawiali, czy ktoś się dobrze, spokojnie, może szef siedzi obok, może się zawstydzi, może któryś z panów zaprotestuje. Może Rafał Szlachta powie coś o roli kobiet w jego biznesach. Słucham. Daję ci mikrofon oczywiście. Rafał Szlachta, zaraz się sam przedstawi, kim jest. Może państwo go nie znają. Dziękuję. Rafał Szlachta, witam serdecznie. Ja pozwolę sobie usiąść. Na początku chciałem powiedzieć, bo tu od początku dnia już parę razy było mówione o Polskiej Organizacji Turystycznej i wszystkie oczy na mnie. Chciałem powiedzieć, że od roku nie jestem prezesem. Więc co złego w tym roku, to nie ja. Ale wcześniej było mówione. Co do kobiet, to ja mam różne kobiety i na wysokich stanowiskach mam różne... Ale o tym chciałem powiedzieć. Mam różne doświadczenia. Ja powiem też, że jestem przeciwnikiem robienia na siłę parytetów, takich, że są wyznaczone, że musi być na siłę 50 na 50 i tak dalej. Ale podam taki przykład nietypowy. Mówimy o turystyce. A w sporcie, w którym się zajmuję, Muay Thai, bardzo męskim tak zwanym sporcie, w zarządzie mamy, ścisłym zarządzie 9-osobowym, mamy 5 kobiet na 4 facetów. Na początku było to właśnie trochę na siłę, a teraz się okazuje, że one same się tam dostają i są wybieralne przez ludzi wokół, bo są zauważane jako rzeczywiście dobrzy liderzy i tacy, którzy potrafią wnieść coś bardzo świeżego i nowego. Ale, tak jak powiedziałem, na początku jestem przeciwnikiem robienia na siłę tego, czyli wskazywania tego, że to musi być 50 na 50 i to musi być równo. Ruchami bardziej oddolnymi to można wypracować. Także ja jestem jak najbardziej za. Chciałem powiedzieć, za moich czasów w pocie chyba większość dyrektorek oprócz jednego to byli dyrektorki, nie dyrektorzy. Prawdopodobnie prezesem był facet. Właśnie o to chciałam to powiedzieć. Czy ktoś z pań ma coś do powiedzenia? Bo jedną zaraz wywołam, więc... A mogę się odnieść do tego, co Rafał powiedział? Tak. Po pierwsze, parytety są po to, żebyśmy przeszli w skrajność. Wy mieliście naprawdę dużo czasu, żeby wypracować swoją pozycję, a my miałyśmy 100 lat właściwie po to, żeby wypracować swoją pozycję. Jeszcze potrzebujemy wsparcia, więc parytety tak na siłę są po to, żeby tak ukształtować tą mocną pozycję w grupie, a potem będzie tak jak u ciebie w związku, czyli 5 na 4. Może być równo, to też jest okej. Okay. Myślę 5 sobie, na 4 to nie jest równo. Powiedziałam, może być równo. Natomiast to też jest kwestia nawet projektowania i myślenia w sposób inny niż standardowy, na przykład o eksperckich panelach, tak? Gdzie no, po linii najmniejszego oporu wybiera się facetów, bo tego się zna, tego trzeba trochę poszukać. Tak? To wymaga zaangażowania, ale da się to zrobić. Tak? Drogie panie, szukam wzrokiem, która z pań się zgłasza. Agnieszka Puszczewicz, powiedz, jak to jest w chorwackiej turystyce? Chorwacka turystyka jest mężczyzną. Chorwacka turystyka niestety jest mężczyzną. Większość faktycznie stanowisk takich top menadżerów pełnią mężczyźni, aczkolwiek tuż za ich plecami jest cała masa kobiet, zresztą podobnie jak w Polsce, które tak naprawdę kreują te biznesy, te różne organizacje.
ale to jest myślę też kwestia trochę innej w ogóle mentalności kraju niż u nas w Polsce. Także przed nimi jeszcze ta droga do przejścia. Wiola, a jak to jest? Może te same kobiety nie chcą powalczyć? Może im jest dobrze być tą taką, w cudzysłowie, rządzącą z drugiego rzędu, czy tak jak Agnieszka mówi, za plecami, bo one mają świadomość, że i tak rządzą tym prezesem, bo on tam sobie jest do odznaczeń, do występowania, a ja tu robię całą robotę i ja tak naprawdę rządzę i ja tak naprawdę decyduję o płacach, o stanowiskach, a on jest takim fasadowym. Może to tak jest, może to jest wasza mądrość kobieca i taka przebiegłość, że nie chcecie być prezeskami, a wolicie być tym rządzącymi naprawdę. Chcemy, ale w siebie nie wierzymy. Jesteśmy socjalizowane w taki sposób, że jesteśmy jakby przeznaczone zdecydowanie do funkcji opiekuńczych, a nie przywódczych. A może jak zostaniecie prezeskami, to będzie gorzej dla danej organizacji firmy, bo przekonajmy się. Wtedy facet dyrektor będzie tym rządzącym i dysponującym, tak jak wy teraz jesteście szarymi eminencjami w wielu firmach, a tak naprawdę fasadowość faceta jako prezesa jest tak widoczna, że wzbudza tylko uśmiech. Po co walczyć o te zaszczyty, korony i prezesurę? Ja myślę, że prezesura to nie są tylko zaszczyty, to jest też gigantyczna odpowiedzialność. I kobiety chcą tę odpowiedzialność wziąć. Po tym roku kobiet już wiemy, że to rzeczywiście jest tak, że jest gigantyczny potencjał, tylko potrzebują takiego dmuchnięcia w skrzydła, żeby mogły... A co to znaczy, że po tym roku zobaczyłaś potencjał? W jaki sposób to dostrzegłaś? Wśród tych 170 kobiet, które przeszkoliliśmy, przynajmniej 3/4 mówiło o tym, że miałoby odwagę tym, żeby zarządzać firmami. To jest cała branża. To są osoby z turoperato, z biur podróży, z turoperatorów, z hoteli, z grup przewodnickich. Chcą działać, natomiast potrzebują wsparcia i promocji. Potrzebują myślenia o sobie. Jaka jest największa przeszkoda w tym, że nie mogą przejąć tej władzy? No na przykład to, że... Pomijając oczywiście firmy rodzinne, w których być może... To jest jasne. Natomiast to, że nie ma dobrych warunków opiekuńczych, czyli kobiety są przede wszystkim, no niestety jeszcze, dedykowane do opieki nad osobami zależnymi, czyli na przykład dziećmi. Tak? Nie ma całego systemu wsparcia, który powodowałby, że nie bałyby się pracować z domu częściowo, jeżeli miałyby taką konieczność. Nie ma wsparcia takiego, gdzie faceci rzeczywiście przymusowo musieliby brać połowę tacierzyńskiego. I dlatego jakby wciąż kobiety obawiają się, że nie będą w stanie połączyć na przykład dwóch etatów. To COVID bardzo dobrze pokazał i badania, które tam zostały przeprowadzone. Gdyby któraś z pań obecnych na sali chciała dołączyć do Akademii Liderek, czy w ogóle do Roku Kobiet, może niepokoić jedna sprawa, czyli ta nazwa Rok Kobiet, czyli co, za te kilkanaście dni kończy się Rok Kobiet w turystyce? No nie dadzą nam skończyć tego Roku Kobiet. Kolejne propozycje i oczekiwania, które wypływają. Po pierwsze, Akademia Liderek Turystyki w tej pierwszej edycji to był taki basic, który sobie zaplanowaliśmy, czyli 3-4 podstawowe warsztaty, no ale okazuje się, że jest apetyt na więcej, więc po pierwsze będzie druga edycja bardziej zaawansowana Akademii Liderek Turystyki. Po drugie, wrócimy do tej podstawy, ponieważ wciąż mamy zapotrzebowanie na nowe warsztaty w nowych miejscach. Podobno Tomek Michałowski szykuje tutaj gdzieś w Małopolsce taki duże spotkanie. Podobno ja w Krynicy, ja nie wiem ile tym prawdy jest, bo tyle jest chętnych podobno, że Tomek ma kłopoty z dużą salą właśnie. Nie przeprowadzaliśmy jeszcze rekrutacji, więc nie wiem skąd masz takie działania. Maksymalnie 30 kobiet w jednym warsztacie może uczestniczyć, więc myślę, że damy radę. I to, co mamy jeszcze do przeprowadzenia, to jest po pierwsze kompleksowy raport dotyczący roli kobiet w polskiej turystyce na bazie przeprowadzonych badań. Po drugie, przygotowanie z interesariuszami tej turystycznej karty różnorodności. No bo wszystkie te działania, jeżeli chodzi o na przykład ubieganie się o dodatkowe finansowanie, wymaga już gender equality planu, który pomaga w zdobywaniu środków unijnych. Więc myślę, że tutaj mamy jeszcze dużo do zrobienia. Za kilka dni we Wrocławiu organizujesz takie podsumowanie tej pierwszej podstawowej części Roku Kobiet, czyli tej Akademii Liderek. A jak ty podsumujesz ten Rok Kobiet na razie?
Ja jestem szczęśliwa, że on się rozwinął przez pączkowanie i to jest dla mnie chyba też największy sukces. Po drugie to, że ja go przygotowuję, to nie ja. Ze mną jest moja zastępczyni Magda Derska, która współuczestniczy w tym projekcie od początku. Magda siedzi tutaj w pierwszym rzędzie. Gdyby państwo chcieli porozmawiać z Magdą, która organizuje, to do niej się trzeba zgłaszać. Więc to po pierwsze. Po drugie, robimy konferencję podsumowującą pierwszą edycję. Zapraszamy wszystkie uczestniczki, które były w tych 8 miastach, które przeszkoliliśmy. Wieczorem mamy galę wręczenia certyfikatów i to jest pierwszy moment, w którym te wszystkie kobiety się spotkają z tych wszystkich miast. No i będzie odbywało się jedno wielkie sieciowanie. A to przecież na tym polega, na budowaniu relacji. A ciebie tam nie będzie. A jak, to babska impreza. A jak się spotkamy za rok i Tomek Michałowski przypomni sobie, o czym rozmawialiśmy i za rok tu w klinice się spotkamy, co będziesz uważała za sukces, albo na moje pytanie, jakie są efekty tych 2 lat tej walki o kobiety, co wtedy odpowiesz mi, więc jak sobie wyobrażasz to? Ty mi odpowiedz na to pytanie, to ty przygotowujesz ranking 100 wpływowych w polskiej turystyce, więc... To nie jest proste. Ja wytłumaczę się z tego rankingu. Ranking robimy w tym roku, ogłosimy po raz 7. I rzeczywiście rekordem, kiedy było najwięcej kobiet, to było 25 w tej pierwszej setce. Ale to jest tak, że kapituła tej listy 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce dostaje od nas, od redakcji, powiedzmy w uproszczeniu, około 300 nazwisk osób według nas, coś znaczących w turystyce, na poziomie krajowym czy lokalnym. Ile tam jest kobiet? Wśród tych 300 jest ponad 100 kobiet, ale teraz... Jeszcze raz? W kapitule? Ja tego pytania nie zadałam, ja je znam, odpowiedź. W kapitule są w tej chwili jest 5 kobiet na 15 osób, 1/3, ale pozostała 10 to są mężczyźni nie tylko wielbiący kobiety, ale doceniający ich mądrość. Od początku. Nie muszą doceniać, to są mężczyźni z otwartymi głowami. Natomiast to jest tak z kobietami w turystyce, jest tak, że oczywiście ich jest mniej w tej setce, ale gdybym, a mogę w tym gronie, bo przecież to nie wycieknie poza tę salę, gdybym miał opowiedzieć troszeczkę od kuchni, to co roku kobiety bardziej awansują, że tak brzydko powiem. I to też w tej pierwszej setce, jeżeli państwo 28 grudnia o godzinie 15 otworzą portal waszaturystyka.pl, to zobaczą państwo całą setkę. Jeśli państwo porównają z setką z zeszłego roku, to zobaczą duże awanse kobiet, ale również w tej drugiej setce kobiety są coraz bliżej tej pierwszej setki, ale tego nie da się zmienić, tak jak Wiola podkreślała, w 1 rok, a może w 2 lata. Tych kobiet po prostu na stanowiskach tych znaczących nie ma na razie. Nie ma więcej i nie ma z czego wybierać. To nie jeszcze? Ma, nie ma, jeszcze. Nie ma cudów. To ten rok kobiet prawdopodobnie się zmieni w dekadę, a mam nadzieję, że nie w stulecie, ale praca czeka nas duża. Poza tym ja bym nie przywiązywał uwagi do tego określenia setka najbardziej wpływowych osób. Wszystkie osoby, które są w tej 300-osobowej grupie, to są osoby wpływowe i to jest elita turystyki. Ta setka wynika z jakichś tam algorytmów, wyliczeń matematycznych, ale fakt, że się liczy oczywiście najbardziej medialnie, tak to jest w pierwszej setce. Natomiast ja opowiem, albo nie opowiem, bo już nie mamy czasu, ale opowiedziałbym chętnie anegdotę, którą opowiadałem tyle razy, że mogę ją skracać. Skąd się to wzięło? Również to, że podjęliśmy jako redakcja szybko pomysł Wioli. Ja uczestniczyłem w spotkaniu w Kongresie Turystyki w jednym z województw w Polsce. Usiadłem przy stole już na gali z 9 kobietami szczęściarz. No i szyderczo się zapytałem, słuchajcie, co wy tutaj, jak wam się podoba ten kongres, ponieważ kongres mnie nudzi, bo jestem stary wyjadacz, cyniczny i w ogóle stary, więc co mi mogli tu nowego? A jedna dziewczyna, panie redaktorze, jakie same nowości tu się dowiedziałem. Jakie nowości, dziewczyno, co ty opowiadasz, kim ty jesteś? Dziewczyna była z tych, jak to większość kobiet ambitnych, i miała taki cel w życiu, że pojechała na studia, potem wróciła do mniejszej miejscowości. Taki miała plan od początku życia, nie uciekać z tej miejscowości, tylko wrócić i w sposób taki siłaczkowaty zmienić tę swoją miejscowość. Wróciła po studiach niezwiązanych, broń Boże, z turystyką,
ale w gminie był jeden wakat dla osoby z wyższym wykształceniem. Był to Departament Turystyki, pani Karolino, powiedzmy, będzie pani od turystyki. Nie znam się na turystyce, no ale przecież nie będę odmawiać. Ja ją spotkałem po 3 latach tej pracy i to jej praca wyglądała tak w skrócie mniej więcej tak, że po 3 miesiącach wójt przyszedł do niej, pani Karolino, są targi w Berlinie turystyczne, tutaj województwo nam dopłaca i możemy za darmo jechać ze stoiskiem, pani przygotuje materiały. Dziewczyna kompletnie się nie zna, no ale wie coś o materiałach sprzed 20 lat, więc przygotowuje jakieś folderki papierowe, jedzie do Berlina, dzień przed wyjazdem wójt przychodzi, pani Karolinciu, to tam mamy to takie stoisko wolne, to my tu z kolegami pojedziemy. Potem przez 4 dni na targach w Berlinie pani Karolina pięknie ubrana w sposób taki... Już, pięknie ubrana. Pięknie ubrana, czyli... Ale to chyba nie ma znaczenia. Więc z punktu widzenia pana wójta było, miała się ubrać stosownie, czyli pępek był miejscem zbioru dekoltu i rozporka. Stoi na ladzie i generalnie się uśmiecha, rozdaje te folderki. Jak ktoś przychodzi ważny gość, to pan wójt krzyczy, zaprasza, panie Karolino, panie zaprasi kolegę, mamy tu się co napić. Pani zaprasza gości zagranicznych, małych, ważnych, oczywiście oni sobie wymieniają wizytówki, ona stoi 4 dni na tym stędzie i tak, nie pozwiedzała żadnych stoisk, nie wie jak się stoiska robi, że minęły to już 20 lat i zupełnie folderki papierowe nie są najważniejsze. Nie rozmawiała z nikim ważnym, nic nie wie o promocji, nie wie o turystyce, nie wie o trendach, nie wie o nowych technologiach. Nie ma nawet wizytówek, bo wizytówki wziął wszystkie wójt, który prawdopodobnie napalił nimi w piecu, bo wizytówkami można. I tak minęły 3 lata. Po różnych targach jeździła, w związku z tym ona po 3 latach jest dalej zielona. I to jest to, co mnie strasznie uderzyło, że z jednej strony oczywiście pewnie jest jakaś jej wina, że nie zawalczyła o to, ale po drugie, może to jest o to, o czym Wiola mówiła, może nie mogła, nie wiedziała, że może zawalczyć. Może to wynikało ze strachu, że w małej miejscowości nie było więcej etatu dla osoby z wyższym wykształceniem, a może było trzasnąć, rzucić tym wyższym wykształceniem dyplomem i pójść do innego miasteczka albo pracować bez wyższego. Nie wiadomo. Natomiast to ilustruje, jak sytuacja w turystyce wygląda. A to nie musiało tak wyglądać, ponieważ do turystyki oczywiście bardzo często trafiają, i to nie tylko w małych miejscowościach, przypadkowe osoby, ale chodzi o to, o czym Wiola mówiła, że ta Akademia Liderek ma im wskazywać inne kierunek, możliwości, inne drogi. Że nawet jak byłeś, a każdy jest w jakimś etapie życia zielonym z jakiejś dziedziny, możesz się kształcić, tylko musisz chcieć, musisz wybrać. Albo jesteś walczakiem, czy po jakimś podbrzeńsku, walczaczką, wojowniczką, albo nie. To prawda, natomiast Akademia Liderek Turystyki ma też taki jeden krótki blog, w którym zapraszamy lokalne liderki, żeby podzieliły się swoimi historiami. Myślę, że to jest taki wzór dla kobiet, że można i że naprawdę się da. I niezależnie od tego, czy to jest małe miasto, czy to jest duże miasto, jeżeli mamy jakiś kierunek, jeżeli mamy kobiety, które wspierają inne kobiety, to te awanse są absolutnie możliwe i pani nie musi być tylko hostesą na targach, ale może też z nich merytorycznie korzystać. A powtórzmy to pytanie, które ty sobie sama zadałaś i część odpowiedziałaś. Jaki efekt by cię zadowolił? Może nie ten za ten rok, ale za 2, za 3, kiedy ewentualnie możemy mówić o długofalowym oddziaływaniu naszej akcji. Gdyby nam się udało sprofesjonalizować z jakąś uczelnią, na pewno Akademię Liderek Turystyki, czyli żeby to już były obligatoryjne studia. Niestety nie mogę popatrzeć na Rafała i powiedzieć, fajnie by było, jakby Polska Organizacja Turystyczna włączyła się w te działania, ale być może kiedyś, bo właśnie mówię, być może kiedyś uda nam się zrobić i ten krok, natomiast na ten moment ja już jestem zadowolona. Myślę, że dużo dobrego wydarzyło się w ciągu roku. Tam mamy, zdaje się, pytanie. Jest pytanie, już biegnę z mikrofonem. Już musimy kończyć, tak? Nie, to jakie kończyć, ostatnie mamy 2 godziny. Przecież jeszcze do kolacji są 2 godziny, spokojnie siedzimy. Mamy już dużo opóźnienia. Dzień dobry. Tutaj jestem. Ja mam takie pytanie, ja ogólnie nazywam się Mateusz, jestem studentem z AWF-u.
zarządzania rozrywką i rekreacją drugiego roku. I mam takie pytanie odnośnie całego wykładu, bo słucham, z częścią rzeczy się nie zgadzam, z częścią rzeczy się zgadzam. I ogólnie rozumiem, że celem całej organizacji i pani celem jest doprowadzenie do takiego parytetu, żeby na najwyższych stanowiskach w turystyce i rekreacji 50-50 to byli kobiety, mężczyźni. Mam rację? Dobrze to zrozumiałem? Ten cel jest obliczony na 105 lat, więc chyba jednak pewnie doczekamy. Okej, ale to... Przykra sytuacja. Znaczy, czy dobrze cel zrozumiałem? Chciałem dopytać na pewno. Okej. To chciałem też zapytać, dlaczego w ogóle mówimy, jeśli chodzi o zarządzaniu, o płci, ponieważ według mnie w naszym kraju problem jest taki, że na najwyższych stanowiskach brakuje specjalistów. Jeśli chodzi o zarządzanie jakąkolwiek branżą, jest mi to zupełnie obojętne, czy będzie mną rządziła kobieta, czy mężczyzna, pod warunkiem, że będzie ekspertem w danej dziedzinie, którą reprezentuje. I teraz tak, jeżeli chcemy doprowadzić do takiego parytetu, tak, do takiej równości, to chciałbym, żeby coś za tym szło. I właśnie tutaj mam takie pytanie, jakby pani na to odpowiedziała, skoro jest taka różnica, to czy bierze na przykład pani pod uwagę to, że te różnice mogą wynikać z jakiejś predyspozycji, czy też większej ilości ekspertów po prostu, którymi są mężczyźni? Co? Tak jak powiedziałam na początku, 65% kobiet w Polsce kończy wyższe studia. Dokładnie tak. Więc jesteście mimo wszystko w mniejszości. Dużo lepiej, zgodnie z badaniami, są wykształcone kobiety i one też mają ciągle w swoim poczuciu, że muszą być doskonałe, w związku z tym szkolą się i rozwijają. Zatem trochę nie rozumiem pytania o eksperckość. No właśnie, skoro jest tak, to dlaczego jest w dalszym ciągu taka dysproporcja na tych najwyższych stanowiskach? W sensie rozumiem, że jest to jakaś niesprawiedliwość życia, czy po prostu jest to to, że na przykład mężczyźni się pewnie nadają lepiej czasami do rządzenia niektórymi organizacjami? Oczywiście się może pani z tym nie zgodzić. Znaczy chyba nie udowodniono nigdzie na świecie, że mężczyźni się lepiej nadają do rządzenia jakimiś organizacjami, być może oprócz stanowisk ściśle wojskowych. Być może, ale może coś się zmieni. Natomiast z czego wynika ta dysproporcja w stanowiskach, o której mówiliśmy na początku? Po pierwsze, jest to zaszłość historyczna. Tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o biura podróży, powstawały, większość dużych i ważnych biur podróży w Polsce powstawało 30 lat temu. Transformacja, to raczej mężczyźni byli wtedy rekinami, oni rzucali się na biznes, za przeproszeniem, i to nie tylko w turystyce. Jeśli chodzi o inne dziedziny, myślę, że tu Wiola mogłaby długi wykład powiedzieć w ogóle o pomniejszanej roli kobiet w gospodarce. I tu wynika turystyka z różnych względów. Turystyka nie jest wyjątkiem, absolutnie. Tak. Ostatnio opublikowano raport 100 wpływowych osób w polskiej medycynie, 14 tam jest kobiet. Więc to raczej chodzi o to, że kobiety oprócz tego, że mają do wykonania pracę zawodową, mają również do wykonania dodatkowy, niewidzialny etat domowy. Jeżeli mężczyźni nie będą współuczestniczyć w życiu domowym, w ogarnianiu tego życia, to wciąż będziemy mieć tak duże dysproporcje. Natomiast o tym parytecie oczywiście nie jest naszym celem dążenie do takiej karykatury parytetu, że musi być 50-50, co kilka lat temu wybuchło w polityce głównie. Nie. My chcemy doprowadzić, chcielibyśmy doprowadzić, marzeniem jest, i to ze słów Wioli prawdopodobnie przebrzmiało, ale to jeszcze raz zaakcentuję, chcielibyśmy, żeby w 100% firmach turystycznych, wszelakich i organizacji samorządowych, w 100% rządzili, tak jak pan powiedział, fachowcy i eksperci. Natomiast, żeby do tego rządzenia przez fachowców, kobiety miały równe prawa jak faceci. Okej, rozumiem, że w tym momencie nie mają równych nie praw. Nie mają. Okej, tylko... Wszyscy marzymy o sytuacji, w której osoba zarządzająca będzie miała kompetencje, nie będziemy patrzeć na płeć. Natomiast teraz to ma jeszcze gigantyczne znaczenie. Tak jak powiedziałam, potrzebujemy do tej równości 105 lat według badań. Panie redaktorze, jakbyśmy mogli prosić jakąś puentę. Czy ktoś z państwa z sali ma jakąś puentę? Jest następny głos i dwa głosy, jest kobieta, dajmy kobiecie głos. W końcu jest to rok kobiet, w tam
Przedostatni. I oczywiście mężczyzna też będzie mógł. Witam, Magdalena Żuber, jestem koordynatorem wydarzenia, przedsiębiorczynią i trenerką mentalną również. Tutaj dużo mówimy o władzy, dużo mówimy o zarządzaniu. Ja mam bardziej tutaj takie pytanie i uwagę do zwrócenia na świadomość. Świadomość nie tylko właśnie płci, ale też tych przemian i również z doświadczenia chciałabym zapytać o to, w jaki sposób ten sektor, jeszcze tak na koniec podsumowując to, co powiedział pan i pani, również o tutaj tej kobiecie, która pojechała na targi i nie bardzo dobrze wyglądała, ale nie bardzo wiedziała, co ma robić. Ja byłam w podobnych sytuacjach i bardzo dużo tych struktur jest nieświadomych tego, w jaki sposób osoby, które przychodzą na takie stanowiska, osoby wykształcone, są już przygotowane do rynku przyszłości, do rynku turystyki, który się dynamicznie rozwija. Często te struktury w świadomości nie są na to gotowe i bardzo często, bez względu na to, czy jest to kobieta, czy mężczyzna przychodzący na takie stanowisko, chcący zaprezentować pewne umiejętności, czy wprowadzić pewne zmiany, nie mają takiej możliwości, żeby się przebić i tego jeszcze nie ma w tej świadomości, bo funkcjonujemy w jakichś starych strukturach, bez względu na to, czy one wynikają z płci męskiej, czy z żeńskiej. Moje pytanie, jaki jest Państwa sposób na to, żeby tę świadomość podnosić, żeby zmieniać i żeby na nią wpływać, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn w turystyce? To ja jestem zwolenniczką metody małych kroków i wierzę, że kropla drąży skałę zgodnie z miejscem, w którym pracuję, więc edukacja i praca u podstaw to jest to, co powinniśmy wszyscy robić. Czyli te programy, które są u pani również dostępne, mogą z nich korzystać kobiety i mężczyźni w zasadzie, póki żeby zmieniać kobiety, tę świadomość. Jak wyrównamy poziom, wtedy będziemy mogli... Ogłosimy rok kobiet, mężczyzn wtedy. Nawet nie chodzi o rok mężczyzn, tylko rzeczywiście jakby w projektowaniu drugiej edycji Akademii Liderek Turystyki mamy już na myśli to, że może niekoniecznie jedynymi beneficjentkami będą kobiety, ale żeby również edukować i włączać w to mężczyzn. Więc... Czyli wpływajmy na rozwój tej świadomości zdecydowanie. W równowadze. Ja jeszcze dodam. Edukacja. Ja jeszcze dodam, że im więcej takich spotkań kameralnych, wielkich, małych, czasami 10-osobowych, dyskusji przy stole, przy winie dobrym, w tańcu, wywoływania takich pań jak pani do dyskusji, żeby każdy mógł powiedzieć, tym lepiej. To co Wiola mówi, ta metoda małych kroczków ma tu wielkie znaczenie. My naprawdę planowaliśmy 2 spotkania i mówimy chwacit, niech to pójdzie świat, niech ktoś się zastanowi. To poszło taką troszeczkę plotką po Polsce, że są fajne spotkania, że można się czegoś nauczyć, a może zróbmy. I dołączyły się do tego i wielkie organizacje, i małe. I to też oczywiście prowokujemy Państwa do zadawania pytań. Pani z pierwszą kobietą, która wstała i odważyła się coś powiedzieć. I być może za rok będzie takich pań 10 i nas tu zakrzyczycie. Ja tutaj myślę właśnie, że dobrym podsumowaniem jest też to, że powinniśmy to skalować, bo my tych 105 lat możemy wcale nie mieć. A z tego co wiem, pan ma takie możliwości. Nie wszyscy wytrzymamy te 105 lat. Ja na pewno nie. Dziękuję bardzo. Ela Miczka. Dzięki. Jeszcze tutaj z pierwszego rzędu. Bardzo proszę. Dzień dobry, Elżbieta Tomczyk-Miczka. Zęby zjadłam na turystyce. I chciałam tylko powiedzieć, bo Adam wprowadził tą anegdotę i tak jakby sugerując, że to jest dosyć powszechne zjawisko tak zwanej pani Karoliny, która męczona przez wójta obsługuje i patrzy na degradację samorządu za plecami. Wydaje mi się, że to jest jednak absolutny margines. To jest chyba jakaś przeszłość i miałam przyjemność pracować z samorządami w dziedzinie turystyki i nawet w małych gminach spotykałam się z osobami i z wieloma kobietami, bardzo kompetentnymi, mającymi duże możliwości i nie wiem, czy ja jestem taką optymistką tylko, ale uważam, że takie sytuacje to jest naprawdę jakiś bardzo, bardzo duży margines i można to opowiadać jako anegdotkę, a nie przywiązywać do tego, przedstawiać rzeczywistości. I chciałabym, żeby tak było i w to wierzę. No, nie wiem, czy mam zburzyć pani marzenia, czy nie. Niestety z ankiet ewaluacyjnych, które mamy po warsztatach, to różowo tak nie wygląda. Każda z kobiet doświadczyła sytuacji, o której opowiadał Adam. Ktoś chce jeszcze spuentować? Jakaś pani się jeszcze odważy? Pan nie wygląda na panią, ale pan coś powie mądrego, czy pan się zgodzi z koleżanką? To powiedzmy, będzie ostatni głos, potem Wiola spuentuje, a potem zaczniemy drugą rundę.
Dzień dobry wszystkim. Tomasz Misztal, Akademia Trenerów Mentalnych. Ja powiem tylko taki optymistyczny głos, tak, który widzę jako wykładowca. Mam też tutaj absolwentów Akademii, którzy też są kobietami. Kochani, jeżeli chodzi o procentowość ludzi i świadomość kobiet, które przychodzą do naszej Akademii, 80% to są kobiety. Dobra, ja ostatnie grupy prowadziłem 12 grup po 30 osób. Tam było większość kobiet. Jedną z takich mistrzyń jest między innymi Anastazja, która prowadzi też Akademię, wielka mistrzyni gimnastyki, która uczy innych mistrzów. Więc ja się cieszę, że taka dyskusja jest podejmowana. Natomiast myślę też, że warto byłoby też w takim optymistycznym i dobrym z serca patrzeniu patrzeć w przód i widzieć to. Ja to widzę oddolnie. Więc tych kursantek, które mówią o świadomości myśli, emocji, uczuć i tak dalej, jest coraz więcej. Więc od tej strony bardzo się cieszę, że rozmawiamy. Więcej od swojej strony myślę, że z Magdaleną poruszymy na naszym świadomym panelu turystyki przyszłości. Także dziękuję za czas. Super, dziękujemy. Przede wszystkim puentując, to już jest ostatni głos. Edukacja i praca u podstaw jest najważniejsza. Im więcej będziemy edukować i mówić o równości, tym większe będziemy mieć efekty. Czy przez pączkowanie, czy też przez rozwój, czy przez cokolwiek inny. I pani Anastazja dorwała się do mikrofonu. Dobry wieczór, szanowni państwo. Nazywam się Anastazja Lutaj, jestem z Ukrainy. 10 lat temu byłam na forum w Lugansku, skąd jestem, na forum międzynarodowym, gdzie przyjechała delegacja Polaków, która była przykładem dla nas na ten czas, jak budować markę miasta, brand miasta. Nikt wtedy o tym nie wiedział, że my możemy promować się, pokazywać. I Polska powstała dla nas takim potężnym liderem z otwartym sercem na przykładzie projektów związanych z turystyką. I wtedy mieliśmy naszego mentora, pana Tadeusza Namedyńskiego, który był liderem transfer technologii polskiej. 20 najbardziej potężnych polskich firm miało miejsce powstać na Ukrainie, w Lugańsku. Niestety przez wojnę projekt był zamrożony, ale idea, która była zarodzona przez Polaków na Ukrainie, taka, że na początku powstaje wizja, potem my musimy mieć odpowiedzialność i empatię i ogromną wiarę to zrobić, w niezależności od statusu, talentów i finansów. I ja za to jestem bardzo wdzięczna całej Polsce. I teraz tutaj jestem, minęło 10 lat, nie wiedziałam, że mogę tu żyć, mieszkać, rozwijać się, budować projekty. I bardzo życzę wszystkim spełniać marzenia. I bardzo dziękuję państwu, pani, za to, że pani rozwija taką wiarę dla kobiet, bo uważam, że turystyka to jest twarz każdego państwa, a bez empatii i takiego podejścia bardzo ciężko rozwijać biznes. I bardzo dziękuję wam wszystkim za to, że dajecie taką możliwość. I Polska jest cudownym krajem na spełnienie marzeń. To jest najważniejsze i cudowne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jeszcze chcemy złożyć. Chcemy złożyć jeszcze obietnicę Tomkowi, że na następną edycję konferencji kupimy mu dzwonek, żeby dyscyplinował panelistów i panelistki. Proszę państwa, rokkobietwturystycy.pl, proszę zaglądać, i waszaturystyka.pl też proszę zaglądać. Dziękujemy bardzo. Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.